Siemaneczko, tutaj Tytus. Mam dzisiaj nową paczkę z AliExpressu do rozpakowania i nowy produkt do przetestowania. To jest rzutnik do samochodu, czyli żeby dać taki ładny klimat erotyczny w samochodzie. Tak niektórzy sprzedawcy go tak nazywają. Najpierw go sobie rozpakujemy jak zawsze, potem przetestuję go w mieszkaniu, czy świeci, jaki efekt daje w mieszkaniu, żebyście zobaczyli, a potem na koniec zobaczymy w samochodzie, czy faktycznie tak jest super, jak sprzedawca pokazuje na swojej ofercie. Mam nadzieję, że będzie super świeciło, będzie ekstra klimat, nawet w mieszkaniu dawał, bo to dosyć tania rzecz i fajny klimat taki rzutnik może dawać na sufit, na imprezie lub po prostu jakiś wieczór we dwoje. Więc cóż, idziemy rozpakować paczkę. I otóż ta lampa przyszła do mnie tak zapakowana, lampa, hucznie powiedziane, taką małą kopertę jeszcze foliową, ale bąbelkową. Tym razem nie jest sam worek, bąbelkowa, więc to no tak porządnie, powiedzmy, bardziej zapakowane. Tu jest fajny ten do zamykania, że jak chcemy, to sobie możemy schować, żeby nie przymokło czy coś. Lampa ma taki sztywny kabel, że można sobie tak wygiąć ją lub tak. I jak podłączymy do ładowarki w telefonie przykładowo, to może tak stać i nam w pokoju będzie oświetlało. Tak samo w samochodzie można i w samochodzie też wypróbujemy. Tutaj tą główkę, głowicę, jak tam nazwać ją można. Tu jakby leciutko porysowane by było w przesyłce, ale to nie problem. I te głowice można było wymieniać, bo one, no jak to powiedzieć, zmieniają kolor światła i też no wygląd ich. Po prostu taki jakby rzutnik z kolorem, a tu jest no światło. Bo było do wyboru też same te głowice, wymienne kolory z kształtami. O, i tu się jeszcze kręci to. I to sprawdzimy, czy jak to się kręci tutaj to czy zmienia się no moc, jak w rzutniku, wiecie, bliżej, dalej, większe są te elementy, czy mniejsze. No i zobaczcie, on tak świeci. Dioda, jak kręcę, to widać, że się zmienia. Zobaczcie teraz na ścianie, wrzuciłem na ścianę i będę kręcił, zobaczcie, o, takie skupione światło, rozchodzi się takie fajne, a to takie bardziej no rzucone. Dużo ich, tak jakby takie robaczki chodziły, a to takie płytki jakby, super. Zobaczcie na suficie, będę kręcił, super to wygląda. Można tak, ekstra jest, super efekt. Teraz trochę przechylę, żeby tak bardziej na środek sufitu poleciało i zobaczcie, ekstra to wygląda. Według mnie tak ze 2 na pokój i by był ekstra efekt, ponieważ no wiadomo, że on ma moc swoją, może by był niżej na ziemi, to by był lepszy efekt, ze względu na to, żeby niżej leciał i by bardziej się rozpraszały te światła, ale według mnie 2 na cały sufit, zależy oczywiście jaki duży pokój jest, no ale to sprawdzimy jeszcze w aucie też powinno być ekstra. No i zobaczcie efekt w samochodzie. Jest super. Na kamerze, to znaczy w telefonie mi ciężko to ukazać. Ale też się zmienia tak jak w mieszkaniu. Naprawdę fajnie rozświetla samochód. No jakby były 2, to by było jeszcze lepiej. Ale powiem wam szczerze, że super jest efekt. Na kamerze jest mi to ciężko pokazać, bo telefon tak trochę przybliża, tak skaluje, znaczy obraz i to widać w powiększeniu, ale bez powiększenia naprawdę jest fajny efekt, tak fajnie rozświetla samochód, tak jak na zdjęciach u sprzedawcy. No super efekt, mi się podoba, fajny bajer. Jak ktoś lubi takie oświetlenia, to na pewno mu się spodoba.